Uszowy. Cześć widzowie, kolejny odcinek options. Już 50, więc jubileuszowy, 50 odcinków za nami. Prawie ponad rok nawet czasu już tej gościmy na wizji. No i co Ryan? Jak to jest? Już 50 odcinków tak spodziewałeś startem, się tylu. Nie spodziewałem się, że dobrniemy, nie wiem, do 30. 20 wydaje mi się, że było duable, ale 30 to już... już na pewno osiągnięcia 50. No, to wiecie, 54 weekendy są w roku, coś takiego. No to jakby my też dobijamy, znaczy przekroczyliśmy na pewno ten rok naszej działalności. Bo wiecie, kilka odcinków nam wypadło w trakcie roku. To też normalne. Gdybyśmy byli profesjonalni, to pewnie zrobilibyśmy wszystkie, ale. <laughs> mm. to Parę wypadło. Jakichś podsumowań, co? Jeden zginął. Może... Jeden Może odcinek zginął gdzieś tam w akcji. Jeden zaskoczę był dodatkowy. Ta, że... Widzowie, zaskoczę was. Byłem na basenie. Mimo, że insynuujecie jakieś inne rzeczy, ale naprawdę byłem na basenie jeszcze 30 minut temu. I co? Więc... O... Chcesz oczy dla widza pokazać, czy czemu taka wstawka? No bo no? były jakieś insynuacje. Że coś tam czerwone gały to nie zapalenie? No. <laughs> to po basenie e po prostu. A Tak serio, no przede wszystkim cieszymy się, że gdzieś tam zagościliśmy na tej polskiej scenie Likow Leżęc jako podcast, który a dla wielu jest opiniotwórczy i niektórzy się obrażą o to, co powiemy, niektórzy powiedzą fajnie, chciałbym wystąpić i, i spoko, ciągniemy to cały czas. Też wyświetlenia idą wykładniczo, tak, w górę, czyli konsekwentnie. Mam nadzieję, że, że to o to chodzi. A... Wykładniczo to wiesz, jak na początku idą wolno, a potem tak hu, do góry, taka Mocny no to wzrost. dokładnie ci będą rosły. Będą jeszcze. Jeszcze mówisz, że ten moment, gdzie przechodzimy barierę 100 tysięcy na odcinku, Sprawdza, to jeszcze nie to. Nie czy jesteście dobrzy z matmy. No i co? Jeszcze myślę sobie, powspominamy pewne rzeczy w trakcie, ale na początek sobie pogadajmy o pewnym hicie, który zaskoczył wszystkich. Tak jak zima zaskakuje drogowców, tak zaskoczył na pewno nowy sponsor, Team SK Gaming, IKEA. Jak wiecie, czy też nie wiecie, pan Bartosz Aparta, czyli właściciel drużyny, na swoim. E, jak to nazwać? Smur w koncie na Twitterze. No tak, ale to bardziej chciałbym nawiązać do tego, że to jest jednak o zabarwieniu mocno humorystycznym koncie. Po prostu walił na sukę kolejne biurka z IK. I to się przerodziło również. Pomysł u nich, żeby po prostu zrobić z tego akcję typu prank, e, gdzie po prostu stwierdzili: OK! To tak naprawdę za tym wszystkim stoi IKEA. I co było dla mnie zabawne, bo oczywiście gdzieś tam e, trochę wcześniej a miałem świadomość, że coś takiego się pojawi. Bardzo wielu ludzi po prostu się w to wkręciło. I pomijam to ludzi z czatu, a nie wiem, ludzi postronnych, ale wiecie, dyskusja na e sportowych świrach, a Wisienką na całym torcie jest to, że STS w swojej ofercie na Ultraligę zmienił nazwę drużyny. I <laughs> Nie wiem, czy ten screenek masz. Masz, proszę Bo... bardzo. Team IKA Gaming. 6,56 kurs na, na tą drużynę. Więc chodzi o to, że mam wrażenie, że żart poszedł trochę za daleko, znaczy... że nie spodziewali się trochę takiego obrotu spraw. Znaczy, ja też tak wiem. Pierwsze co zobaczyłem, my się czytam i tak czytam, kurde IKA Polska. O co chodzi? taki sponsor gruby, ale nie ma żadnego logotypu. Też tak trochę to nie wiadomo skąd wchodzi. No i on tylko w to czy to jakiś prank, czy nie. I Ale... wiecie, jakby chodzi o to, że spójrzmy na to z takiego a, pragmatycznie, tak? Wiecie, na zasadzie, co może się wydarzyć? Akcja promocyjna, zajebista, natomiast jest druga część medalu, bo jeżeli IK rzeczywiście się wkurzy, to może tutaj e, SK poniesie jakieś konsekwencje prawne, no bo jest to jednak wykorzystanie brendu bez y, zgody właściciela, nie? To tak jak ty byś w teraz napisał, że się ma McDonald's sponsoruje podcast i nie wiem. I będę w pierniczo 50 nuggetsów. zrobiłem to ostatnio. No tak, ale nie powiedzieć, że to jest akcja sponsorowana niż co Niestety, nie, lada, nie lada, była sponsorowana. Huków. Ale jakby McDonald's chciał sponsorować ten podcast albo Coca-Cola, to jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Sama akcja wydaje się być niegroźna, no ale wiecie, komuś tam może nacisnąć na odcisk, ktoś może być 60 przy przykonfidencić i, i może się to wydarzyć. Ale czy suma summarum jest to fajne? Jak najbardziej. Wiecie? Okej, okay, ja tu też chciałbym przyjść trochę ogólnie do sprawy całej eski i twórczości pana Bartosza. Na początku, kiedy w taki bardzo hmm, niesmaczny sposób wypowiedział się nieuczosanej, a skrytykowałem to. Uważałem, że to po prostu było przesunięcie granicy, której nie powinno się. I spoko. Natomiast z każdym kolejnym postem, gdzie to wiadomo, no, jednemu siądzie, drugiemu nie, uważałem, że będzie tak robił, na początku będzie za to jebany, mówiąc wprost, ale wydaje mi się, że ktoś może na pewnym etapie a, po prostu polubić to, jaki charakter ma ta orga. Tak szczerze. Niech on to robi konsekwentnie, po prostu wszyscy będą mieli bekę, że wali na sukę kolejny biurko z Ikei i, i tam zakładam, że kilku fanów nawet dojdzie. Bo szczerze, nawet jeżeli to jest po bandzie, no to na pewno jest to coś, co jest wyrazistego, jeżeli kolejne zdjęcie hmm z pewnym produktem na fanpage'u. Może nie będę już przytaczał dalej. No, na pewno jest to dosyć charakterny sposób prowadzenia. Więc co, so, jak kto tam lubi, nie wiem, no mnie trochę... No takie można sobie obejrzeć jeden ten film z tym stołem, no ale ile można stołów na sukę walić w końcu? Nie wiem, może, może też jakieś przejście będzie, że nie wiem, stół na szafę zamieni czy coś? Jakoś tam będzie kolejne meble walił, nie wiem. Pomysł Widzicie? na pewno ciekawy. Mhm. Nie wiem, możecie dać znać. Czy wam się to podoba, czy to kupujecie czy nie? Ja tak wydaje... średnio. Ale wiesz co, wydaje mi się, że po prostu ta organizacja Ale na pewno jest takie pisać... No, no, jest to na pewno taki, wiesz, charaktery. no bo przynajmniej mają jakąś barwę, a nie że nic nie robią jak inni. Jak nie wiem, gentlemani na przykład. Gentlemani tak? inne drużyny w sumie. Taki no, brak, brak jest takiego, wiesz, takiego dobrego brandu. Znaczy, dżentelmeni poza tym, że ubrali się w te koszulki, które wyglądają jak dżentelmeni, to tak naprawdę z dżentelmenami mają niewiele wspólnego. W sensie to jest orga jak każda inna, nie? A chodzi mi o to, że ta organizacja najprawdopodobniej po prostu wpisze sobie w budżet na przyszły rok potencjalne kary, <laughs> przeznaczy część budżetu i spokojnie, niech jadą. Może to jest jakiś sposób. O ile wiecie, nie wykracza to poza granicę dobrego smaku, a nie wiem. Chyba ale to też zależy od mentalności, bo na przykład Carlosowi wszystko uchodzi praktycznie na sucho. Co by nie robił, jakby nie pocisnął komuś, to, to i tak jest ok. a może to też trzeba trochę ruszyć w tej Polsce. Natomiast póki to nie przekracza granicy dobrego smaku, uważam, że ostatnio jest jechanie po bandzie, ale, ale styl ok, więc niech robią swoją robotę nie wiem, wy, wy dajcie znać na czacie czy w komentarzach na YouTube. Powiedzcie, czy, czy dla was to jest przesada, czy dla was to jest cringe, czy rzeczywiście może to potencjalnie tworzyć jakiś fanów tej ekipy. Jaki kraj, taki karos. To też ciekawe stwierdzenie. No coś w tym ciekawego, no. Już panu, panu Bartoszowi chyba trochę brakuje. W ogóle fun fact... To jego konto takie śmieszne, coś tam na to drugie konto, gdzie wrzucał to jak w iTunes To z niewiadomych przyczyn jestem zablokowany z mojego main konta. Nie wiem, co zrobiłem. Nie wiem, co się stało, że zostałem zablokowany. Odbanujcie Wojteczka, ale dajcie mu. Ale spokojnie, mam na szczęście dwa inne konta na Twitterze, więc mogę na luźno zobaczyć wszystko. No ale wiesz, no łączmy niedzielmy, nie? To prawda, już odbanowuję dzięki live Show z Unbana. <laughs> To już widzę, że tutaj mamy, mamy reprezentantów tej organizacji. Także, Wojteczku, pytanie do ciebie: czy jest malutki plusik za tą akcję, mimo tego, że może być wielkim w organizacji SK, czy jednak ty jesteś sceptykiem? No plus, plus na pewno. Na pewno plus, bo wreszcie się coś dzieje. Ostatnio brakuje trochę jakichś dymów tutaj sportowych, tak? No nie ukrywajmy. Żadnej dramy ostatnio nie było. A dramy zawsze najwięcej się najwięcej tej robią. Znaczy dramy, no ale ja nie własnę, żeby to była drama. To po prostu no jeden. No nie, że taka drama, drama ale taki, wiesz, taki, jakaś dyskusja jest wprowadzana. Jeszcze czekam tak naprawdę na koncie tym śmieszkowym właśnie serii pranków na gracza, gdzie właściciel będzie przychodził i ich prankował. No myślę, że to jest kolejny pomysł na kontent podczas bootcampu. Jakiś wyłączanie internetu w czasie screamów czy coś takiego, co ty na to, Wojtek. Eskama Bootcamp teraz? No nie no, pewnie będą mieli. Nie wiem, czy teraz mają. No, na pewno jakieś pranki na Instagramie, czy coś. <laughs> I przyjdzie i rozjebie biurkowy, nie. nie. <laughs> to podczas screamu przyjdzie i zobaczy, co chłop zagrał i mu biurko rozpierdoli, jak zagrać. Spalniam gracza prank. <śmiech> <śmiech> no i mogę od pomysł. Więc coś tam na pewno może dział kreatywny, social media marketingowy. SK Gaming w połączeniu, tam właśnie, tam chyba działają przy tym użytkownicy Lolek i Mefedron, więc wydaje mi się, że nie będą się patyczkować. No, także widzicie, jest to na pewno jakiś powierzch świeżości, jak wejdziecie sobie na... teraz aż sprawdzę z ciekawości, co oni już wrócili? Nie, nie wrócili jeszcze. Do jakichś takich zwykłych postów, ten post ma prawie 300 lajków, no gdzie nie będę ukrywał, no tam setkę jest ciężko przebić. Przy dobrym poście widzę 50 lajków, ale, ale to też jest e, to też jest gdzieś tam wysoko. Także no, akcja udana. Chyba, że no Ikea będzie ich ścigać. To raczej ta druga <grym> strona medalu, która może być lekko problematyczna. Ale myślisz, że IK nie ma co robić, tylko ścigać organizację sportową, która wrzuciła post na Twitter na 300 lajków? Ale nie wiem. Jakby to mówię tylko o potencjalnym ryzyku, które wynika z takiej akcji, nie? Na pewno jest to ryzyko, ale czy będzie ja mam rację bytu na blokach? Nie wydaje mi się. A widzisz? Każdy gada teraz o S, tak napisał Arolf69. No prawda. i co? Dają nam teraz... free content. To prawda. Nawet my poświęciliśmy dość spory segment tutaj, jeżeli chodzi o SK mm, czy też TBK Gaming. Także, no ale wiecie. I Kalen to, to play future. Nie wiem, czy pamiętasz takiego zawodnika. <laughs> tak, tak. Legendarnego Mówię, ale zabrnęło to gdzieś tam daleko, skoro nawet STS dał się sprankować, i nie wiem, ekspert naczelny e sportu Patryk Jończyk powiedział, jeżeli to nie prank, to mają bardzo mocno przekichane. Czekaj, tylko sprawdzę, żeby nie było. Tak, tak napisał, tam na e -sportowych. Tylko ten post już został usunięty ze sportowych, bo chciałem zrobić przegląd jeszcze sobie na szybko przed streamem, ale niestety nie znalazłem tego postu, więc samemu, że został usunięty. Więc branża meblarska zapraszamy do eksportu. Możemy rozwalać e, biurka i jeść hot dogi z Ikei. To jest, myślę, że dobry wstęp. E, ja, Mówiąc o hot dogach z Ikei, to chyba w ogóle podróżały. I za złotówkę były, a teraz już chyba są za dwójkę. Ale to już chyba dawno, za dwójkę są. W sensie? trochę mogę już to pójść, ale zawsze za jedynkę były. W ramach anegdotki mogę powiedzieć, że. I raz było tak, że wziąłem sobie chyba z trzy normalne albo dwa i jeden ten wegański, tak? czysta ciekawość? I no nie polecam, nie polecam. Znaczy, e... Jak może być wegański hot dog? Czy znaczy, wegetariański? Bo jakby masz wega parówkę, to ona musi być jakaś taka. No jest z roślin. Parówka z roślin. No to. No. To jest takie, trochę przychodzi poza moją głowę. Momentarny. Już z dużego miasta powinieneś być przyzwyczajony do tego, że coraz więcej wege potraw się wkrada. No wiem, ale ja akurat nie jestem wege. I raczej nigdy mnie takie tematy nie interesowały. No i zawsze mnie tam jakoś to zastanawiało. Nie wiem, jak jeszcze kotlet sojowy czy coś, to jestem w stanie zrozumieć. Czy, czy może wege burger, to wege hot dog? To już takie ciekawe. No jakby się nie zgodził, no parówka, to tam napchasz różny rodzaj mięsa, a do wegeburgera różny rodzaj roślin. No, same, same shit. Tam, nie, bo tam masz jakieś te śmieszne taką wołowinę jakąś, nie wiem. Nie wiem, dobra, nieważne. nieważne. Nie to nie jest. Się rozwodzić to jedzeniu. nie jest podcast się, o jedzeniu. Jak chcecie sobie posłuchać o jedzeniu, to odpalcie ja na YouTube kanał Maciej je, tam na pewno będziecie mieli. A dzisiaj oglądałem propozycję. akurat film Macieja je o ramenie, który się otworzył 3 dni przed lockdownem. To jest sam materiał. Ultraliga. A właśnie, kto zjadł ile dzisiaj pączków możecie napisać na kanale, a ja od razu zaznaczę. Nie, jadłem sernik, także okej. Okay. No, będzie. ale wydaje mi się, że moglibyśmy to zrobić sekcją o jedzeniu. Taką, jak dzisiaj słuchałem też Euforii, to oni mieli sekcję o anime. Oczywiście musiałem zeskipować, ale... Nie, no ale to przesada. To <grym> wydaje mi się, że na przykład sekcja anime to tak z 90% słuchaczy skipuje. No. Wydaje mi się, że to że od słuchacza. Ja na zeskipowałem, ale sekcja o jedzeniu jest taka uniwersalna. Ale ile, myślisz, mamy fanów anime wśród tych 350 widzów, którzy są teraz? No, na pewno trochę od Silvana jest. Więc ktoś tam na pewno będzie. No Już, tak, do 10%. No, no, tak. Możemy jeszcze, możecie zrobić jakąś ankietę na czacie moderatorzy, to się dowiemy, ile mamy fanów anime. No, możecie anonimowo głosować, więc nie ma też problemu, żebyście się przyznali do tego. Ale do... dobra. Nie gadamy o tym, bo wiecie, co jest najważniejsze, że Ultraliga już na półmetku już mieliśmy, a pierwsze rewanże jesteśmy po czwartym tygodniu i mamy kilka odpowiedzi. Kilka również pytań, znaków zapytania. Kropki nad i jeszcze nie. Bo nikt nie odpadł z wyścigu. A nikt też e, tak naprawdę, no może AGO. AGO to jest kropka na D. AGO to jest klasa sama w sobie. Zgoda Wojtek czy nie? Do AGO nikt nie ma podjazdu. Davis Swan próbowało, nawet było blisko momentami, no ale koniec końców laker, laker pokazał jednak wyższość. Pokazał też umiejętności, pokazał też jak bardzo niezbalansowany jest czempion, który się nazywa Kaisa. Ale jak Lakera się przyjemnie ogląda. Pamiętasz tego Gina na pewno na kick. No. Ale teraz ta Kaisa, gdzie on po prostu... Zamulka, za każdym razem, wiesz, Zamulek wystawiał rączkę, Laker przychodzi, masz po rączce i ha. za każdym razem go tak karał. Stajesz Czyli... W przez pół mapy, R, Q, Autos, Galeforce i Zamulek nie żyje. Tyl Lakera mi się podoba. Nie będę tutaj, wiesz, mówił, czy jest to LC materiał, czy nie. Ja po prostu uważam, że jego styl jest po prostu zajebisty. I wiadomo, że czasami pewnie się głupio wywali przez to, ale takiego etikery chciałbyś mieć, jeżeli masz problem, wiesz, gra się przedłuża, ktoś musi skerować. Laker to skeruje. Prawda, na lakerze można polegać. Laker dowozi. Laker to gołd polskiej sceny w tym momencie, jeśli chodzi A go o... dowozi. Ten... Docenmy tą organizację. Po raz kolejny składa ekipę, do której mogliśmy mieć jakieś, wiesz, uwagi, jakieś... Mógł, mógł ktoś nie wierzyć do końca, że to będzie ekipa nienaruszalna, robię pyk 8-0. I nawet pompa, przypominasz sobie to spotkanie, w ogóle bez podjazdu. Prawda, A, Dobra. jeszcze takie, takie pytanie, jak myślisz, kto ma większe szanse na Leza? Woolite czy Laker? Hmm. Ciężko powiedzieć, ale chyba Laker, co? Też bym powiedział, że Laker, bo jednak Woolite... Ulight gra, gra mega dobrze, jest mega dobry, tylko jego problem jest taki, że jednak już tak jak patrzą na niego pewnie ci skauterzy, trenerzy, menadżerzy, to mają takie. Że jednak on już siedzi na tej scenie z 6 lat, nawet 10. No z 10. Ociągnie się za nim historia, nie? I że jest, wiesz, to jest taki. I taki. Wydaje mi się, że to jest to, że jak już wypadniesz z leca, to ciężko do niego wrócić. A tak, tak naprawdę tak... wiesz, Laker to jest gościu, który... Super wyszedł na projekcie Devils One, ale później pamiętacie, znaczy... że zatunął w tym Vitality, bo on naprawdę tam miał tragedię, nie? musiał grać z tym Malfightem na topie, to Vitality B totalnie nic nie potrafiło ugrać, problem ze składem, więc to jest dla niego tak naprawdę super szansa, żeby w 2022 znaleźć się rzeczywiście w Lecu. No to prawda, to prawda, że Laker może, może miał ten taki przestój, był ten taki hype, no ale... Trochę spadło, no ale to, to o tym już nie będą pamiętać pewnie niedługo. Więc mm -hmm. dla Lakera jeszcze szeroka droga, co prawda gron AD Carry, a na AD Carry jest trochę przypał. Jeśli chodzi o wejście do lesa, bo to jest w tym momencie najbardziej stakt pozycja, gdzie wydaje mi się, że no ciężko jest wejść do lesa, jeśli chodzi o bycie AD Carry. Gdzie, no, Przed tym splitem nawet Crowshot nie znalazł miejsca. I... O Crowshotie jeszcze wspomnimy widzowie, bo oczywiście no, Crowshot wraca do... Wraca do Leca. No ale tak, MIWAK też super się rozwija. Był u nas tydzień temu, mówi, mówił o tym, że plany na 2022 to jest wejście do Leca. Jak najbardziej jest na dobrej drodze. Kto wie, jakie koleje losy przed nim. Lurok super, kres też, mimo że wiele obaw, daje jak najbardziej radę. Zresztą też MIWAK mówił, jak ci dwaj zawodnicy dużo wnoszą do komunikacji, jak wiele można od nich się nauczyć. I Pyrka również. Pyrka też pamiętajmy, że to był zawodnik, którego. Kolej losu był jeszcze gorszy niż Lakera, który a, potrafił e, tak naprawdę zmarnować rok w Wiśle Płock, a później e, odbić się e, przy okazji Swan i, i teraz był na rynku po prostu wzięty do agorogu. Więc e, pyrka też obserwujcie tego zawodnika jak najbardziej, gracz e, z potencjałem nawet na lecę. Naprawdę. Pompa team. Pompa. Pompa, w sumie zaskoczenie, że tak. 7-1, drugie miejsce. Czy to nie jest drużyna, którą najbardziej da się polubić w Ultralidze? Tak szczerze. No na pewno. Charak Jeżeli... Charakterni, młodzi Pomijając gniewni. Jakby moje jakieś tam preferencje prywatne, ja po prostu widzę, że tą drużynę da się lubić. Tak szczerze. Selci bo, bo masz e, Atera, który jest po prostu gigakoksem i bardzo fajnie nam urasta na gwiazdę. Wojtuś, który oprócz tego, co robi na Rifcie, również jest super lubiany poza nim. Jest TikTokerem. A, mm -hmm. cała, cała otoczka wokół trenerów. Zetural, który daje świetne wywiady. Gambit Hadzimy, który się przewija. No jakby wiele argumentów za tym jest, żeby po prostu tę drużynę lubić. Później, oczywiście, oglądasz TikToki a Wojtka, i już ci się nie chce tak naprawdę kibicować tej drużynie, ale zostają ci jeszcze vlogi. Vlogi, które robią a też dobrą robotę. No i gdzieś tam, gdzieś tam nitro dzisiaj robi jakieś pranka telefonicznego na Wojtusiu, że go wyrzucił po obejrzeniu paru TikToków. Nie wiem. <grystanie> Cześć Wojtusz! Witamy Wojtusia na czacie też. Pytanie, czy Wojtus jednak zostaje w drużynie, czy jednak wyleciał. Wyleciał za swoją działalność social media na pewnej platformie TikTok. Ale tak, no ta drużyna na pewno miała swoje gorsze lub lepsze spotkania, ale są konsekwentni, dowożą te wyniki. Na pewno dużym problemem była ta gra na ago. Po, oczywiście możemy to zrzucić na kanwę, tego że było to tylko bez tofuane i po prostu gra im nie siadła. Tam bez wyrazu to musimy pamiętać, ale wynik 7-1 do, dowieziony a po o, czterech kolejkach, bardzo bardzo blisko tego żeby rzeczywiście w tych playoffach wystartować z mocnej pozycji ta drużyna na pewno a będzie groźna? tylko pytanie, czy na tyle groźna żeby Ago miało się czego obawiać i tu Wojteczko, pytanie do Ciebie no, wydaje mi się, że Ago się nie ma praktycznie kogo obawiać i zastępują cały split zastąpują playoffy i wygrają po prostu Ultraligę pompa, jeżeli skończy na drugim miejscu bo w sumie jest na dobrej drodze ich agietko depcze po piętach, więc ten rematch na nich będzie mega ważny, jeśli o to chodzi. A drugie miejsce, no, dużo da, jeśli chodzi o regular split. To... I, I super właśnie spotkanie z IlluminaR. Uważam, że najlepsze w tej pierwszej rundzie. Jakby naj, najbardziej chyba trzymało za, za serce, nie? Pomijając te spotkania w dole tabeli, które bardziej męczyły już pod końcem, niżeli trzymały za serce, nie? <laughs> chyba się zgadzacie, co? No to spotkanie było dobre. Rewanż powinien też być Gitara ma I miejmy nadzieję, że dowiezie, dowiezie tutaj nam zwycięstwa. Dominik Zamulek biera na czacie, w międzyczasie zawodnik Davis One pisze do mnie na Facebook i mówi: Wiesz co napisał do mnie Zamulek? Napisał: Za złotówkę PaySafeCard powiem Ci, ile zarabia Alex. A teraz spamuje mi na, na czacie. Dominik, weź się ogarni. No, włącz ogar. Mm, Illuminar Gaming, drużyna która startowała z najgorszą opinią, mam wrażenie, z tych drużyn w rozumieniu formy sportowej. Bo po Trinity Force Pucharze Polski niewiele osób wierzyło w ogóle, że ta drużyna będzie w stanie powalczyć o coś więcej niż te powiedzmy miejsce 4-5. No to prawda i mega zaskoczyli. też, no, Była też ta kwestia tam wizerunkowa i HG, gdzie tam były te kłopoty. Powoli to też się... mogło wpłynąć na zawodników, nie? No i powoli tej chyba to się im ustabilizowało. No ale no, czajek plus melonik, potężne duo solo linii, młodzi gniewni. Oni właśnie pokazują strasznie, strasznie pokazują dominację. Jeśli o to chodzi głównie tam, tam się dzieje. Tabasko też. O dziwą no, tą nidalką ostatnio. Nie wiem, to Naprawdę było. Tabasco to wyglądało? było na kick dobrze. Mega dobrze. Co prawda kick no Kik wygląda jakby trochę nie wiedzieli co się dzieje, byli lekko zagubieni. Też gdzieś tam problemy, problemy jakieś, nie wiem, draftowe, jak tam sam coach pisze na Twitterze, pan Michał Kosicki, pisze, że tam, no, draft po jego stronie, czy coś, Zetural, Zatural właśnie w draft na kick mówił, no, były takie tej spojrzenia, właśnie, nie wiem, czat, czy tam, nie wiem, czy to, czy nawet kas był, no, ale widziałem, widziałem, że na pewno czat, czat mega to Zeturala za ten sportowy draft pompy, a potem okazało się, że jednak on dowiózł, więc po hmm. prostu... Polska jeszcze nie gotowa na takie myśli treningowe. Na pewno też zaznaczałem wcześniej w, w, w kontekście Illuminar, że ta drużyna ma kilka wyborów, w im po prostu siedzą bo czterokrotnie Kamil, czterokrotnie Lidia z dżungli i czterokrotnie MFK, nie? Dotychczas. I bałem się, że tam nie będzie drugiego dna, ale jak pokazuję przykład kolejnych spotkań, tam po prostu, nie wiem, taka Kamil czy Lidia super siedziała i żadna z tych drużyn nie karała tego w drafcie. Ale jeżeli rzeczywiście pojawiły się bany, to ta drużyna też potrafi grać wielowymiarowo, także to też na pewno stawia ich w bardzo mocnej pozycji, a przed drugą połową sezonu. I też tutaj ciekawa opinia się na czacie pojawiła odnośnie draftowania, że wystarczy obejrzeć dwa streamy eles i wiesz co pikować. No nie wiem, czy można się z tym zgodzić. To jest tutaj dosyć mocna hiperbolizacja i uproszczenie. Draftowanie wcale nie jest takie proste. Zwłaszcza jeżeli no, musisz wziąć pod uwagę to, że. Jednak zawodnicy w Polsce nie mają takiego szerokiego wachlarza umiejętności i nie potrafią grać każdym herosem, który jest dostępny i nie da się spikować wszystkiego, więc to trochę jest też utrudnieniem, że trzeba draftować pod własne komforty no i nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to działa, no i plus wiadomo, możesz tak siedzieć tutaj, siedzisz ze z tyłu, oglądasz, mówisz o, powinni to wziąć, powinni tamto wziąć, a kończy się na tym, że jednak jak jest ten draft i Tykać tyka i grzechotka, tykać ci tam zegar 30 sekund, potem spada, spada, a to jednak główka trochę inaczej pracuje. No i wiecie, no to nic się nie dzieje w próżni. To nie ma tak, że wybierzecie sobie eksodię, bo każdy zawodnik z tym się czuje super. Chodzi o to, że na przykład możecie powiedzieć, ej, Zoi tu totalnie nie siedzi, nie pasuje. Ale nie wiem, na przykład Warsi. Za każdym razem za Oratą Zoi, bo po prostu świetnie pan opanowuje, opanuje tą postać. Albo nie wiem, pomyślcie sobie, ale tutaj Lucjan mógłby zrobić różnicę z Mida. Ale na przykład masz gracza, który nie wiem, będzie sobie klepał Janą, nie? I, I to też po prostu a, nie zmienicie tego. Więc jakby wielowymiarowość draftów, zrozumienie tego, na czym zawodnicy czym się komfortowo, to jest prawdziwa sztuka. Im więcej się zagłębiacie w to draftowanie, tym widzicie dużo więcej problemów. I, I to nie jest tak, że, że ci ludzie... Ja uwielbiam to uproszczenie. Obejrzyj dwa streamy Lesa, już będziesz wiedział, co draftować. Ja wiem, że, że sztaby szkoleniowe w Ultranicy naprawdę sporo oglądają a zagranicznych lig. Tylko to później musicie, wiecie, przede wszystkim przetestować na screamach i dopiero później dopuścić to puści do, do gry. No i też draft draftowi nierówny, no bo jednak niektóre drafty, bo może na papierze są mega dobre, to są ciężkie w egzekucji. I potem no, a można, poza tym wy coś wychodzi? gadacie, ale naprawdę w tych Niższych szczeblach tabeli, czasami jest po prostu lepiej piknąć kompozycję pod T-fighty z lepszym skalowaniem i, i tak wygrasz grę. No to prawda, bo ciężko wyegzykować jakieś 1-3-1 mega strong lane drafty. Jeżeli... Komile, komile na dżentelmenów. Naprawdę. W pewnym momencie komile miały Sola i Barona. Ocean I tak się no te gry. Nie przypominamy tej gry, chociaż może sobie puścimy, zobaczymy w tle, co tam leciało. <noise> bo jednak ta gra to był event, gdzie. No to był naprawdę chyba freewind dla komili. No tak jak mówię, że pewne gry nas trzymały w napięciu, jak pompa versus Illuminar, a pewne gry już na takim etapie stwierdziliśmy: nie, nie, kończmy to, kończmy to widowisko. A i tak się chłopaki trzymali. Bardzo, bardzo długo. Ba, to jest. Ale wiesz, no Wojtek, to może nie, to może pójść na razie, proszę. Nie e, posiada i... tego LOL Highlights. Jedyny chyba jedyny chyba kanał, który robi highlighty z Ultraligi. No, ej, wiecie co? Ja bym też. A nie, czekaj, to c jest ciężko tu romanto. apelować, ale. Ale tak, no, fajnie, jakby te highlighty się pojawiały, bo to później spoko, można sobie szybko nadrobić. No tak, no ta gra nie obfitowała w. No wiele, wiele wykoń, dziwnych rzeczy wykoń, się dzieje w wykoń, tych Wykończenie rach. z zimną krwią przeciwnika. Wiele dziwnych rzeczy się też. Też w ogóle ktoś na moim Discordzie widziałem, że wstawiał, wstawiał gol GG Heshero. I co to, to naprawdę, jak na ruki Speed Mega, smutno dla niego wyglądało. Bo miał wszystko na czerwono, tam jakiś CSD, friends minus 30 w 15:07. I... Znaczy, Heshero, pamiętajmy, że to jest zawodnik, który przede wszystkim ciężko w jego kontekście mówić o dużym doświadczeniu competitive. No to tam jest to doświadczenie jest zerowe, naprawdę. To jest jego tak. pierwszy split gdziekolwiek. Stwierdził, że wchodzi w gentlemanów i wiecie, to nie jest tak, że tylko on jakby tutaj ryzykował. Wiele osób na scenie mówiło, że to jest skład z dużym potencjałem. Niektórzy nawet mówili, że mogliby zamieszać w czołówce. Hossi na EU Masters. Taki no. hashtag też jest posiadany. Tak, tak. Gdy gdzieś tam koledzy po tym spikach sobie ostatnio z tego memują. Słyszałem ogólnie całość tego, ale nie, nie mogę tutaj przytoczyć, nie. Czego przytoczyć? A. Całość, całości historii Hossiego na Masters, ale liczę, że może jak nie w tym sezonie, to kiedyś się i pokaże. <grybujesz> e, wracając do, do tych dwóch drużyn, no, albo może nie, więc to może po prostu wróćmy po kolei. Idźmy tabelą, bo czeka nas ciekawy temat. Kik na no y, Przepraszam, już po prostu kik. Nie wiem, czym jest na serw. Już sam bez na Asware A w tym sezonie nie ma Neosurf. No to w sumie, w sumie nie wiem. Nawet nie zauważyłem tej zmiany. A brak tak, sponsora tak. tytularnego. A właśnie ten tej Nasher Steel Banka. tak naprawdę sprawił, że ta gra trwała 30 minut dłużej, bo w sumie bez wzięcia tego naszora, gdzie Benek to udało się mu uklaczować. Mega performance A z niego. jest sponsorem, ale nie tytularnym. Dziękuję bardzo Michał i pozdrawiam Pani Michal. Eee, tak. No Kik... Jest na chyba największym zakresie. Chociaż kurczę, też mieli problemy. A w splicie, który zresztą wygrali. Z tak tego co pamiętam. Ale wydaje mi się, że to no, jest... No mieli, kryzys, ale to chyba nie były aż takie problemy jak wtedy. To jest największy kryzys w historii organizacji tożsamościowo. Mają bardzo duży problem. A nie do końca wiedzą jak chcą, żeby to wyglądała ta drużyna. Przede wszystkim mam takie wrażenie. I to też wynika jakby z... Tweetów, które puszczają zawodnicy. Póki to, co możemy powiedzieć o póki? Puki póki to jest bardzo szczery gość. Jeżeli wiecie, jest coś nie tak, idzie coś niekolorowo, no to on o tym napisze, nie? I powiedział, że jakieś większe podsumowanie. Nie wiem, czy je wrzucił. Możecie dać znać, ale wierzę, że na playoffu będzie lepiej. Natomiast wiedzą, w jakim są stanie. I mało tego, to nie jest tak, że ta drużyna, nie wiem, nie trenowała. Ta drużyna była na bootcampie co w teorii powinno naprawić e, ich sytuację. No tutaj Matisow też to chyba no, jakaś. Ja też mocno bo... napisał. Znaczy, A nie, jest nie wydaje mi się, że to jest kopie pasa, tylko po prostu mocne słowa. Bo ja coś kojarzę ten zwrot, że z taką grą, to możemy co najwyżej pograć go for Lola. No, no tak hmm. mówisz, jak się gra słabo. Tak mi się wydaje. Mm -hmm. Naprawdę go for Lola już nie mogą pograć, bo nie ma smutna błyzia. No w tym obozie na pewno nie jest dobrze. To, to miejmy tego świadomość na papierze. Ta drużyna po prostu powinna działać. Bo masz fajnych zawodników. Na wielu rolach masz yy, przynajmniej top 3. Przynajmniej top 3. Chyba na każdej roli. Nie wiem, czy kogoś byś poza top 3 wy... yy, No, Kaskos poza top 3, wydaje mi się. Miwak, slos, Miwak Melonik i kolor. Mhm. Yy, I tutaj no, tak. no, w tej grze na pompę to kolor, kolor już na piątym levelu dajował Kaskosa. W meczapie no. Kamil na, na Gnara. Gdzie na no, tej trochę, wiadomo, że się wywali pod tym towerem, bo trochę, trochę kolora poniosło. No tak, tam tak, dominacja no... była dosyć spora w tej grze. Kacko ma wrażenie, że trochę się mierzy ze swoimi demonami z przeszłości. Bo w tej Polsce zawsze on miał problemy, zawsze był gościem, który był gdzieś poza czołówką. Nigdy nie mówiło się jakby o nim jako o jednym z najlepszych top -lanerów. I, I to trochę się tutaj sprawdza, nie? Mimo tego, że jest kick. No, w teorii przed y, sezonem, no jakby kick historycznie i patrząc po tym, jak, jak skład sobie kompletowali, ustawiłbyś na drugim miejscu, nie? No tak. Tak samo nie wiem. No, ja w sumie cały czas stoję za tym, że kick się odbije na playafe i będą top 2. To jest taki też trochę chyba. Nie wiem w sumie, czy w tym momencie jeszcze to jest safe bet, ale no, mam takie wrażenie, że, że tak się stanie. Tak czy siak. Super fajnie grali przecież w pierwszej kolejce na AGO, co tam później strołowali, wiadomo, ale, ale ta drużyna wyglądała naprawdę solidnie, a, a im dalej wraz las, tym, tym więcej problemów. No. jakby Szczerze nie ma się co załamywać, to też nie podchodźmy do tego jak do pogrzebu. Nie? To nie jest tak, że Kik w tym momencie totalnie odpuszcza. Ja uważam, że a mają na tyle doświadczonych zawodników, na tyle kompetentny cały sztab, że będą w stanie a, dociąć na play-offy. Tylko pytanie, czy dociąć to jest dociągnięcie do EU Masters, może drugie miejsce, czy, czy powalczenie walczeniu z Agą, nie? Czy znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o walczenie z Agą, może być ciężko, bo... na Aga wygląda jakby byli trochę poziom wyżej nad wszystkimi i to tak dosyć spory. Znaczy wydaje mi się, że... No, mogą w sumie zrobić perfect split, znaczy wiadomo, że pewnie, pewnie coś tam się stanie, ale jeżeli... Nie, wydaje nie od... mi się, że się wywrócą, Jeżeli no. nie odwalam jakiejś mocnej maniany, to... Nie, wiem, nie zintułem jakiegoś draftu, czy nie stwierdzam, że nie muszą już wygrywać i będą grać trochę bardziej na luzie. To nie mm -hmm. powinni przegrać żadnej gry. Patrząc na przyszły tydzień, grają na komili, grają na dżentelmenów. No to jest na pewno taki tydzień, który przyjmą sobie z przyjemnością. To jest też tydzień pewnie na odbudowanie morale wśród zawodników, no bo co by nie mówić? Wiadomo, że, że to nie są. A najbardziej wymagający przeciwnicy, ale zwycięstwo to zwycięstwo. A tutaj, no, cokolwiek innego niż 2-0 kick będzie niespodzianką. Ale też w sumie, tutaj mnie zastanawia to, jak mocno chat w ogóle atakuje Flasha jeśli chodzi o te o problemy kick. Jakby naprawdę nie wydaje mi się, że to byłby aż taki wina coacha, no bo nie oszukujmy się, coach. No nie, nie jest w stanie naprawić wszystkich problemów i odpowiadać w 100% za, za to jak drużyna gra ale to szczerze nie ma znaczenia ale... co, co, co jest w drużynie tylko to co sobie ubzdura e, czat na Twitchu i później wiesz, to jest powtarzane, to jest snowballowane i później tak jest, nie taka opinia się kreuje bardzo krzywdząca z drugiej strony uważam bo e, kiedy Kik na przykład będzie osiągać załóżmy w przyszłości sukcesy, to nikt nie powie o flaszu tylko będą mówić póki zajebi się zagra... zagrał o i tutaj Brunes totalnie zaorał. No, no taki jest niestety, wiecie, prawo, prawo rynku, jeżeli chodzi o łaskę czatu, czy też widowni. Natomiast ja uważam, że historia flesza jest jednym z ciekawszych w e sporcie, bo on po prostu konsekwentnie pokazuje, że jeżeli będziecie ciężko pracować, to możecie iść w górę. Za każdym razem kolejny stopień to jest kolejne podejście w górę. Oprócz tego, oczywiście, iluminar, no ale iluminar, wiecie. Nawet po iluminar się flash podniósł. Larzycie po top 4? W sumie? Piraci top 4 i HG też. No jednak gdzieś tam top 4 ma zapisane w tym w swoich ale korzeniach. Pewnie, ale szczerze, w tamtych drużynach top 4 to brałbyś w ciemno. Jak My sobie przypomnisz? Ich A w Piratach? Mhm. Nie, no, ci piraci to tak. Ledwo co piraci, wlecieli? Piraci, którzy, którzy ledwo co wlecieli do playoffów i Just... później jeszcze zrobili top 4? Super. Tak Czy samo trup, jak mówisz. No, o tych, tak samo jak nie wiem, dżentelmeni ostatnio. Mm -hmm. No dlatego mówię, że ja uważam, że wycisnął z tamtych składów w playoffach absolutnie maksimum. No to prawda. Jednak nie jest to takie, że bierzemy to za pewnik. Mm -hmm. Nie, ja mam wrażenie, że po raz kolejny to też. Ta opinia bierze się z tego, że o ile każdy z tych zawodników możemy powiedzieć, że gdzieś tam urósł do tej roli a, bycia w kick, to Flash jednak dla niektórych nie jest oczywistym zastępcą Delorda. Że ciężko by było wypełnić tą lukę tak naprawdę kimś bez, bez dużej renomy I, i spoko. No i też no nie masz zbyt dużo koczów. Jeśli chodzi o renomę w Polsce, no bo ma, masz, myślałbym, nie wiem, no, kto jest, oprócz Zeturala w tym momencie, Ale o co chodzi z Zeturali IHG? Czy pomóc IHG? Przecież gadaliśmy o IHG. A chodzi wam o wyniki. No ale w IHG przecież tam totalny był, ta, ten Ta, jakby, to taki trochę niefortunny zbieg okoliczności bo tego, co tam się działo. Nie wiem, nie wiem ile, ile rzeczy zostało z tego co tam się działo oficjalnie przez kogoś puszczone w internet i do fanów, co tam się działo dokładnie, ale tam naprawdę było widzowie wysoko. Jakby czy tam, nie wiem, czy tam byłby Flash czy, czy nie wiem, czy Jezus Chrystus to... No ale Flash był tam bardziej analitykiem niż trenerem, no powiedzmy sobie to wprost. Tam hierarchia wyglądała zdecydowanie inaczej. I... Flash nie no mógł nie tam sobie dużo robić, ale no przynajmniej mógł wystać wiedzę, wiedzę z Jessica. Mógł wystać wiedzę z Kikisa od dwóch mega zaświadczonych zawodników. Mm -hmm. Więc to w porządku dla niego wtedy. No, mówiąc o poprzednich składach, ja nie mówię o Kik. Mówiłem, że brałbym w ciemno top 4 przy okazji gentlemanów i piratów, składach których trenował. Nie powiecie mi, że to nie jest sukces. Na koniec dnia. Jessie właśnie Zobaczcie, i teraz jest Jessie. Jessie jest coachem SK Gaming. Mhm. SK Gaming w lesu, co prawda, no, im tam jak idzie, to idzie. Ej, mhm. szczerze, naprawdę. Jakby jest, jest w porządku, naprawdę. No, no. Jest w porządku, ale no, SK nie jest taką drużyną zakrusza fanów. No i co? Przechodzimy do Devil's One i Zamulek spamował na czacie, że jak coś, to nie dostaniemy się do playoffów. Ale zrobili ten pierwszy krok. Rozumiesz, to już, to już jest naprawdę solidna podstawa do tego, żeby myśleć, że diabły są najlepszą drużyną z czterech najgorszych. I to był najważniejszy tydzień dla nich. Tak naprawdę, bo walczyli na bezpośredniego rywala, bo wiadomo, że dżentelmeni nie świecili formą. Komile na początku dużo straciły. No i co? I SK zrobiła 02. SK, czy... która mogła być w tym momencie. 4 na koncie zwycięstwa. Czy, czy Davis Uina na każdy team pod nimi? Mhm. Czy Czytaj SK Gentlemanów i Komilów? Tak, Przegrani na... Wszystkich. Komilów w starym składzie. No, to. To naprawdę dobrze wróży dla nich. Zobaczymy, mhm. jak, jak następny. Jak następna tej kolejka pójdzie dla nich. Grają na dżentelmenów i grają też na pompę. Więc na pewno bert na dżentelmenów będzie mega wartościowe dla nich, jeśli chodzi o to zwycięstwo. Winny, win, is a win. Na, na Ago naprawdę grali, grali mega w porządku. Ej, naprawdę, czy w sensie Gdzieś tam, też... gdzieś tam, gdzieś tam nawet jedyna drużyna, która tak na dobrą sprawę postawiła im jakiś opór. I faktycznie momentami mogliśmy myśleć, że, że już faktycznie to wygrywają. Zwłaszcza jak tam Sheru na tym Matroxie. Gdzie już się tak przejeżdżał, że to wyglądało jakby się nie dało nic z tym zrobić momentami. I tam Stras zabrakło. Zamulek powiedział, że super są bootcampy. A, że fajnie im to siada. No tak jak mówimy, to jest drużyna, która realizuje swój plan minimum. Czyli po siedmiu spotkaniach, po pierwszej rundzie wygrali na tych, na których powinni wygrać. Pokazali, tak jak na przykład w meczu AGO finally Final League of Legends. I jeżeli będą cały czas się rozwijać, no to te playoffy stoją przed nimi otworem na pewno tutaj a zwycięstwo na Gentlemanów w przyszłym tygodniu niech przybliży później będą grali na, e, na pompę, tutaj wiadomo, że faworytami nie będą ale, ale warto tą drużynę obserwować bo playoffy jak najbardziej pierwszy krok no. zrobiony i też Zamulek wbił Challengera ostatnio więc to warto chyba powiedzieć to prawda Midlaner, Midlaner Davis ma kłopoty z wyjścia z D1 ale to mu się nie dziwię, <laughs> bo z tego się nie da wyjść to jest przeklęta liga Ostatnio w ogóle trafiłem na, na Soloku Przeciwnej przeciwniej drużynie, Krauzera i Diaga. Jeszcze akurat streamowałem. Na czacie miałem jeszcze trzech innych zawodników z Davis One, więc zastanawiałem się, czy coś tam nie było duchowane. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie, no ale było jak było. I tutaj też ciekawa opinia na czacie, że ciężko z playoffami dla Davis One, jak, jak ja masakruję Schmidlinera No, i słyszałem tego. Mam nadzieję, że też ich dżungler przestanie się obijać. Mówisz? Tam. No. Że ich dżungler przestanie grać z, na Ameryce z kobietą? Jakieś duo Queue? Może, może. Liczę na to, że po prostu wszyscy się zepną, widząc ten jeden cel wiesz, na horyzoncie i po prostu zaczną klikać w League of Legends. Ale ciekawie, że tutaj, Wojtku, uchyliłeś rąbkę tajemnicy. Wydaje mi się, że to nie wiem. Chyba jest dosyć znana informacja. Pan trener tutaj widzisz od razu reaguje, broni, broni swoich, ale to się oczywiście chwali. Jest, jest tu bojówka sportowa, Młodych wiewnych. Każdy przychodzi. To prawda. Na plus. Za to na minus na pewno, bo będziemy przychodzić do tych drużyn. Chociaż wiadomo, no, cztery możemy pochwalić. Cztery będziemy raczej, e, nad cztery będziemy narzekać. Jedną z tych, na które narzekaliśmy, było Kik, wiadomo, stosunek oczekiwań do, do tego, co mogli osiągnąć. Drugą będzie SK, bo o ile o SC moglibyśmy powiedzieć naprawdę, że są fajną drużyną, że są drużyną z pomysłem, to ostatni tydzień po prostu tragedia. To był dla nich turboważny tydzień i nie dowieźli. No przegrali na Knyw, gdzie. No to była porażka typu tragicznego. Gdzie to, nie, co, no tam Benek to, zrobił. To, co się działo w lesie, to wstyd się pokazać, będąc z w teraz. Shadowass nie wiedział, co się dzieje. Shadowass został taki przejazd. Tam w pewnym nie. momencie Benek miał nawet był 4 level up, czy nawet 5 z tego, co mi ja mówił. 5 leveli up, 100 creepów do przodu. I to jest, no to na pewno jest poziom, znaczy to jest na pewno poziom out na który nie powinien miejsca. To wyglądało trochę jak Astro Smurfing in Peace Low, jeśli chodzi o Szymona. Uder udyr League of Legends po chińsku 400 creepów 20 minut. Tak to trochę wyglądało. Idzie na To oro, naprawdę. Jakby ja chciałbym, żeby ten zawodnik sobie zrobił super laurkę na przyszły sezon. Bo uważam, że a będzie potrzeba junglerów. I, i jeżeli rzeczywiście pokaże, że. A problemy, które my powiedzmy wcześniej już nie występują indywidualnie, jest naprawdę w stanie pokazać fajną formę, to, to ten gościu może jeszcze naprawdę sobie pograć No gdzieś tam, gdzieś tam zawsze się mówiło o Bęku, że jest totalnym koksem i... Przepraszam, nie wytrzymałem jak zobaczyłem co zostało napisane na czacie przez użytkownika Xtentation. Ja se z Majaneczką bo gram w Riot Shadow Legends, a Ryan się pierdoli. Dziesiąty level wbity? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście. Ja Bartku, bo niedługo wiesz, będziesz musiał u lewusa też trochę powiedzieć. Po, pozdrawiamy wszystkich graczy Ride Shadow Legends. Jeżeli jeszcze nie graliście, to wydaje mi się, że na najbliższym tygodniu na dniach będziecie mieli okazję przetestować tę super grę, wbić dziesiąty level i się świetnie bawić. Aż tak wojownicy do boju. No dobra. dobra. <laughs> Wracając do tego, co się dzieje w L. Drużyna, która chyba trochę na otarcie US ma wrażenie, że wygrała to jedno spotkanie. Bo tak jak wspominaliśmy, Komile powinni to po prostu wygrać. Ta drużyna nie działa. Ta drużyna nie widzę, żeby miała jakieś specjalne perspektywy na to, żeby powalczyć o playoffy. Dużo słów krytyki w kierunku ich Leśnika, to, to chyba taki naj, Najbardziej wyrazisty minus eee, Nie wiem, nie wiem co się tam dzieje Tak szczerze Nie ma ratunku Nie ma ratunku, nie jeśli chodzi o komili. Wydaje mi się, że mogliby Mogliby nawet wbić do playoffów Jedyny problem tego typu, że Nie no. wiem, nie wiem czy ty ich Nie, nie przehypowujesz, bo to ja się. uważam, że Okej, okay, są mi się... drużyną na ultraligę Ale czy na playoffy? Mogli, mogliby się wbić na ostatni slot na playoffy, gdyby nie to, że są już do tyłu z winami. Przez to, co się odwaliło na początku splitu. Mhm. Mm to też mi się tak da. Ale na pewno, wiecie, no trochę, trochę przyjemniej się patrzy na ten skład. I, I to już ma jak najbardziej sens. W sensie, nie oczekiwałem od organizacji Column of Friends drużyny na miarę El Masters. Ale gdyby tak wystartowali od początku, zresztą też Benek mówił, nie wiem czy, czy słyszałeś w wywiadzie dla Ultraligi po, po tym zwycięskim spotkaniu, że późno zbierali skład. I jeśli udałoby im się wyjść na rynku transferowym wcześniej, zakładam, że mogliby jeszcze jakieś ruchy poczynić. Natomiast jakby jak najbardziej uważam, że to jest skład na Ultraligę, nawet gdzieś tam na walkę o play -off. No zobaczymy. Może przed Summer Splitem zobaczymy, co wtedy zrobią jakieś zmiany czy coś, upgrade'y jakoś mogłoby to wyjść bo tak to wydaje mi się, że to jest trochę drużyna w tym momencie na Benek 1v9 system Mhm, mm trochę tak, trochę tak ale zobaczymy ja uważam, że tam jest wielu graczy, którzy mogą się fajnie rozwinąć No, no i gdzieś tam Sevens mógłby coś poklikać jeśli o to Sevens chodzi to jest taki, wiesz, to jest taki, Ale taki wiesz, trochę ale tak trochę go trochę go tam brakuje, to jest jednak nie to co byśmy się po nim spo... spodziewali bo chodzi o to, że o Sevensie nie wiem, na przykład Laker bardzo mocno go chwalił, kiedy byli w tej bliźniaczej drużynie Dawili Swan. Ogólnie się o nim mówiło, że to jest bardzo fajny kocur mechaniczny. I tak wiecie, trochę niby chce pograć, trochę później nie. I, i w sumie to nie wiecie do końca. Czy, czy gdzieś tam było? zawsze pro, problem z Sevensa był taki, że, że jednak mu tam psycha się dała On nam potrafił hmm. wbić 800 LP, po czym nie wiem. Stwierdzi, że nienawidzi tej gry i nie chce mu się grać. I jakieś pisać depresyjne tweety na temat Ligi Legend. No, ale on gdzieś tam zawsze, zawsze był tam wysoko, jeśli chodzi o te umiejętności i wszystko. Eee, na... Liga Legend gra dla cierpliwych, no. <laughs> to trzeba sobie powiedzieć. No, zwłaszcza, zwłaszcza gdy grasz za Prilem na bocie. No, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. A człowiek, który... Navy... Który ja pamiętam bardzo mocno się stresował w sezonie 0, kiedy po pierwszej wygranej Piasta Gliwice, sezon 0, kolejka pierwsza, kiedy to wszystko było offline, Gike się stresował przed wywiadem z Mariną. Był młodym, no, perspektywicznym. Przed wywiadem Teraz... z Mariną też bym się stresował. W sumie stresowałem się, bo nawet miałem wywiad z Mariną kiedyś. Rozumiem, <grym> rozumiem. Flex. E, tak I gościu, który. I gościu, który gdzieś tam bardzo mu poświęcał się trenowaniu, zresztą jeszcze w krzesłach, ostatni chyba jego epizod taki większy, trenerski? Dobrze mówię? No, A... chyba krzesła były ostatnie. Tak mi się wydaje. On teraz też gra w liza akademickiej, nie wiem czy wiesz. Stwierdził, że sobie pogra. Ja mam wrażenie, że to chyba zawsze go po prostu bardziej jarało. A więc niech, niech leci, no. Nawet kiedyś spikała w masterze. Nie będę niech mówił. Leci. Co wtedy miało miejsce na blokach, jeśli chodzi o duo-kolejkę? Ta, z kimś grał, kogoś epizował. Z połową TeamSpeak'a w WMCS. Rozumiem. Też miałem epizod, tylko największy zawsze problem był w Aprila taki, że grałem z nim duo, wbijaliśmy D1, po czym on spadł do D4 następnego dnia. Ja mówię, grałem duo, on mówi, nie, mam D4. I tak to wyglądało niestety niefortunnie. Ale... Generalnie yo, yo, yo. Thank you Wombat for subscription. Witam, dziękujemy za suba. Pamiętajcie, wy też możecie dać suba na YouTubie, na Twitchu też. Jesteśmy otwarci tutaj na wszelkie, wszelką pomoc. Jesteście super widzowie. Dzięki, że nas oglądacie już 50 odcinek z rzędu. Może... Mógłby April, że tak powiem, pikować czym burgerczyk w swojej lidze na Bałkanach. 5 do 1. Super, super performance. Widzieliście. Mówiliśmy wam o tym nowym e, talencie, który grał u e, Wariona e, w drużynie. Już podrzucam tweeta na czat, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Zobaczcie, burgerczyk, jakie Oro robi. No, Burgerczyk to akurat mega kosu, jeśli o to chodzi. 5-1, a to tak właśnie ciekawy tweet, nie wiem, jakby tak losowo się to wzięło, w rajonku, ale... No, losowo, bo po prostu wyskoczyło mi na łolu, więc chciałem. Ty, on z Baka Prasę grał. No. A, czyli oni stwierdzili, że grałem na takich słabych zawodników, że Baka Prasę stwierdził, że wskoczy sobie na Jasuo? To jest widzowie even event na skalę tego, że Nitro, Nitro by wszedł zamiast kogoś i by też sobie piknął jakiegoś, nie wiem, korkiego namida. Tak by to wyglądało. It więc. is, what it is. Wiecie, jak to jest. No, Burgerczyk jest mega kocurem, jeśli o to chodzi. Naprawdę ciekawe, czy kiedyś coś tam... Coś tam wykmini, coś tam... Wyjdzie na wyższy level. Miejmy nadzieję, że wtedy będziecie mogli powiedzieć, Jesteśmy pierwszymi OG fanami Burgerczyka. Tak jest. trzymam za niego kciuki, Burgerczyk w lecu. Za rok. Wierzę. LEC, właśnie. Zacznijmy Wojteczku, bo temat Ultraligi chyba nam się wyczerpał. No, tak jest, O predykcjach sobie jeszcze pogadamy na koniec naszego programu. Zawsze podcastu. gdzieś tam jest tak grona tych fanów, Leca co mówi: Nie, nie, zostawcie Ultraligę, dawajcie nam leca, to przychodzimy. lesy to co Was jara. Ja nie jestem fanem Leca, jestem fanem na przykład Czekolada. Bo Czekolad zrobił 2-0, ale może o tym jeszcze za chwilkę pogadajmy o przegrywach. A CLG? No, ale Rzynemsko ostatnio była zdenerwowana, jak ty tak mówiłeś? Nie no wiadomo, ale jak słyszę przegrywy, to mi się przypomina w głowie, jak ja oglądam CLG, który gra na TSM. Mam 10K przewagi, po czym wszystko trołuję i przegrywają. To jest no, jednak. To gdzieś prawda. tam. To... Chyba razem oglądaliśmy to spotkanie masakra. masakra. No nie wiem, ale gdzieś tam oglądanie CLG w tym, w tym roku to już jest wyższy level, jeśli chodzi o to. Więc... Ale pogadajmy o drużynach z dołu tabeli, Astralis, Vitality, obie drużyny zaliczyły tydzień 0-2. Tydzień 0 i obie te drużyny zrobiły zmiany. No właśnie. I zacznijmy od Astralis, bo mam wrażenie, że to niewiele wniesie, w sensie zamienił się siekierkę na kijek trochę. Możesz się z tym nie zgadzać, muszę powiedzieć, że... Też powiedzieć, nawet to... Zmiana na minus w tym momencie jest. Jak dla mnie... Nie ma to znaczenia. Znaczy, no bo generalnie Newgdy tak był, naprawdę prezentował się całkiem okej, okay. jakby on tam gdzieś tam ciągnął to astralis do, do zwycięstwa, jeśli o to chodzi. Gdzieś tam też to, że prawie no, no, powinni wygrać na rok, nie oszukujmy się, ta gra, no, ta gra to był praktycznie win. Co prawda, zintowali końcówkę i przez to przegrali. I tam. No tak jeśli chodzi o, o gry w lecu, to akurat w tym splicie zaskoczył, bo nie był aż tak bezużyteczny jak ostatnio. To prawda, no nie jest to jakiś wybitny zawodnik, który mówimy, wow, tak Second Faker już coś. No to jest raczej emeryt, no ale poziom leca jednak jest. I no to nie jest tak, że go skikowali czy coś. On po prostu ma jakieś tam problemy prywatne, nie wiadomo jakie i przez to właśnie... Magic Felix wjeżdża, no ale nie wydaje mi się, że Magic Felix to jest taki chłop, którego możemy wrzucić do drużyny, która ma 1-6, przegrywa wszystko, co się da. Grają tragicznie i on nagle to odwróci do góry nogami. Możesz powiedzieć, że Magic Felix naprawi tą drużynę pod względem, nie wiem, meczapów, bo przecież jest wybitnym gościem, który gra każdą rolę i tak dalej. Natomiast gdzieś tam pokazał już swój sufit, czy to w to jeszcze nie był wtedy NLC, tylko to była jeszcze wtedy liga stricte brytyjska. Grał wtedy w Fnatic Rising, i, i ogólnie ten gracz gdzieś tam pokazywał, że w Competitive to, to nie jest ktoś, na kogo będziesz stawiał. Nie wiem, może diametralnie nagle zacznie orać, ale tego się nie spodziewam. Jakby ta zmiana według mnie niewiele wniesie. Może rzeczywiście swojej wiedzy trochę, e, trochę się nią podzieli z drużyną, aczkolwiek na strali w jakim miejscu było, w takim będzie. No. Teraz mi się wydaje, że byłem na dole tabeli. Nie wiem. Wydaje mi się, że Magic Felix jakby może sobie jeszcze popróbować trochę grać, fajnie, że wreszcie zagra w lecu, no bo jednak no gdzieś to był ten zawodnik, gdzie no zawsze się mówiło, że nie gra w lecu, jak ma 5 kont w challengerze, top 10 i na pięciu innych rolach. Ale prawda jest taka, że no, jeżeli wbijesz challengera top 10 na pięciu kontach, wbijasz challengera na każdej roli, no to wiedzą, że on ma dosyć sporą też, to gdzieś tam się mówiło w kuluarach, jak... Jak właśnie pojechał z Fanatic na Wars i im tam pomagał mega. Tak, bo tam mega wiecie, dużo wniósł. W w z EU Masters, nie? W sensie tam jakby totalnie ten skład się złamał, bo oni w grupach mieli walczyć o wyjście, a przed rewanszami po prostu wyjęli go z drużyny i, i zabrali go. I zabrali na go War. do Szanghaju. No więc no gdzieś, tam, gdzieś tam to jest, no zobaczymy. Może, może jakiś tu będzie nagle wielki powrót Magic Felixa pokazuje umiejętności. Raczej bym w to nie wierzył. Ja bym z chęcią zobaczył Magic Felixa, jakiego nie wiem, strategic positional coacha w jakichś topowych drużynach, bo wydaje mi się, że tam na pewno mógłby dużo dziać, tak jak to dał fanatik na zeszłych warsach. No, a z drugiej strony mamy zmianę, która, na którą na pewno wielu czekało, jeżeli chodzi, może nie konkretnie Vitality, ale wielu czekał na Cramshota, który wróci po prostu do ligi. Bo on już pokazał, że na przykład po tym, jak niebieski, czy, czy może dla szerszego grona znany, self-made odszedł od to ten gość też przyjął na siebie, że tak powiem, rolę mocnego Kery. Takiej, takiej osoby najwyraźniej brakuje Vitality, bo ta drużyna po prostu jest posklejana dość dziwnie. Szygenda mnie strasznie też rozczarował, bo w wielu sytuacjach po prostu daje się ogrywać jak Maulat. No, dostaje jeden... trochę stąpy na tym topie. Generalnie I... w Vitality nic nie działa. I żebyście mieli świadomość, uważam, że kąp nie był... To, to nie jest tak, że wymiana kąpa to jest lek na całe zło. Mam wrażenie, że nawet to nie, nie było główne źródło problemów. No ale z drugiej strony wiecie, chcecie kogoś ściągnąć. Crownshot jest idealnym wolnym agentem, żeby go po prostu podebrać. Jakby jeszcze wywalili Milikę i wzięli Nemezisa. O... Może. Może, by coś tam to więcej zadziałało. Nemesis też jest wolny, tak jak Kamil napisał, bo generalnie Nemesis teraz miał razem z Crownshotem jakoś na, na dniach, nie wiem, na następne parę tygodni czy coś, lecieć do ls do do Korei tam właśnie na tak bootcamp. Że, przez COVID nie poleciał wcześniej, nie? No właśnie, oni mieli wcześniej polecieć, no ale tam gdzieś były problemy jakieś wizowo-prawne, więc nie polecieli. I teraz okay, ty rzucę, ciekawe. Nemezis, tak o Nemezis już spakowany i leci do Korei. No to właśnie na dniach ma lecieć do Korei. I że Nemezis podobno nie chciał grać w Vitality. Takie ja mam plotki. No w sumie nie dziwię mu się trochę. Ale gdzieś tam, no gdzieś tam to mogłoby faktycznie gdzieś tam zadziałać i sprawić, że, że mogliby wyjść, wyjść gdzieś tam z tego bottom tiera. No. Czy Crownshot sam będzie w stanie do playoffów odpalić? odpalić Vitality, no ja nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to miało jakąkolwiek rację bytu i miało jakikolwiek sens że w ogóle miało szansę zwłaszcza, że już mają 1.6. 6 no i tak samo wydaje mi się, że reszta reszta Vitality po prostu nie działa. Ale bierzesz jeszcze w ten skład czy nie? No ja nie wierzę, w sensie mimo tak że Crownie wydaje mi się, że jest totalnym kotem może pociągnąć za szmaty parę gier to wydaje mi się, że nie wniesie Vitality do top 6 o, no, to jest problem, że bardzo dużo spotkań po prostu stracili. A no nic, no, no coś próbują. Tylko mój problem jest taki, że Vitality coś próbuje od dłuższego czasu. Odkąd ten słynny skład Worldsowy się skończył, to oni cały czas próbują i do końca im to wychodzi, nie? No jakby masz gdzieś tam to, że Vitality w sumie... Vitality już tak bottom tier team, tak samo jak z SK. Dwój, dwa, dwa teamy, co tam faktycznie... Co split się przewijałem na dole tabeli. No ale SK, widzisz. SK, SK, to... SK wreszcie ma taki moment, że, że już faktycznie coś daje, daje radę. Mhm. Ciekawe, czy to jest rzeczywiście Jezis, który gdzieś tam to poskładał. Nie wiem też na, na ile miał wpływ na, na to realnie, jak wygląda obecny roster, nie? Ale też. No, no to jest na pewno ciekawe pytanie. No i tak. Szkoda, bo jakby, jakby tam na Nemesis wszedł, to myślę, że faktycznie mogłoby to coś zmienić, tak, tak solidnie. A tak to z Miliką na midzie, to nie wiem. Alby wszedł w ogóle... jakby wszedł Milika i Shadow, nie wiem. Shadow, Milika i comp. Labrow zostaje i... <ścoughs> I Ryan dostaje ganka. Sorry, to siostra. Siostra? Co? Help, I'm stuck? Or what? <noise> widzowie się mnie straszyli. Chyba trochę. Nie wiem, nie wiem, na ile było widać tam tego co się działo. Ale co się no tyle, co tam gang od siostry ha. był. <noise> no, e, więc... Dobra, back to the topic. <głos> <głos> Profesjonalny podcast widzowie, by the way. Nie, nie. Dobra, ale. Może to jest, widzicie, tej dyskusja, podcast posiadany, a tutaj jest mikrofon za chwilę mutowany. Jeszcze tam widać, że trochę czerwone poliki, czerwone gały. Więc. dziłem się. Tak. To tak, zawstydzone to... lekko. Ale opinia na temat tego, jakby był roster Sygenda Shadow, human... znaczy nie humanoid, Nemesis, Shot i Lavrov? Dobra, ale naprawdę, ja nie jestem fanem Szygendy w tym sezonie. Tak po prostu. Ja też nie. Więc... Ja nie jestem fanem Vitality. Zdenerwowali ma... mnie parę razy w tym spicie już. No. Nie ma co za bardzo wróżyć, jeżeli chodzi o vitality, bo ta drużyna po prostu musi teraz pokazać. Jeżeli Kramszer rzeczywiście będzie a, bardzo aktywny na komunikacji, to ta drużyna jak najbardziej może a jeszcze otrzeć o playoffy, no ale to i tak chyba maksimum. Max. Go next. Chciałem tylko powiedzieć, że rajon pływa w wannie. Ja wchodzę do wanny, a tam kąpielówki, okulary do pływania, kółko do pływania. No, więc to taka... Zrób zdjęcie potem dla że przepraszam. Dobra. A więc, jak chcecie zobaczyć rajona pływającego w wannie, to może znajdziecie to na Instagramie, TikToku, gdziekolwiek. To stypujący brat, jak ktoś pytał. Nie, a tak serio, no historia jest dość krótka, no. Nie wiadro, widzowie. Po prostu. Słyszę tam rzeczy. Po basenie. Naprawdę byłem na basenie. To jakby widzisz, to, to ci skończy. To nie zapalenie. To nie zapalenie. Tak, 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 tak. No, to powiem tak. no Na, Najgorsze jest to, że po raz kolejny odwiedzają mi goście właśnie w czwartek, kiedy planujemy podcast. Musimy to z wyprzedzeniem. Ale dobrze, to nie przeszkodzi nam, żeby dobry jest do końca leca. Mm. Excel, 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 excel? excel, Excel, Excel dwa winy. Ja excel, Excel. Czekolad czekoladę odpalił streama, powiedział. Może nie być już takiej okazji w tym miesiącu, więc odpalę streama, bo były dwa linki. Czekolad odpalił streama, po czym chyba się wywalił jeden na jeden na Riven na platynie I wyłączył streama Powiedział, że to jest wstyd i on nie może tyle tak grać I nie może takiego performance'u pokazywać i wyłączony został stream A jeszcze jakieś 10 minut temu do mnie dzwonił, że coś mu nie działa Sprawdza nie byłem wtedy dostępny, więc mu nie odpowiedziałem, ale Potem powiedział już, że Że już nieważne No ale widzowie, Real Talk Narzekaliście na Dana, narzekaliście na Torę a w tym momencie chłopy robią dwa ważne winki na drużyny, które bezpośrednio mogą z nimi powalczyć o playoffy. i mają w tym momencie 4-3. Super, super, Excel. Ja nie spodziewam się, żeby ta drużyna, wiecie, jakoś daleko zaszła, ale może pierwszy raz w historii organizacji zagrają dłużej niż sezon regularny. Może wejdą do playoffów offów wreszcie, no Bo właśnie. jeżeli faktycznie co split mieliby kończyć bottom 4, to trochę smutek dla nich. Cały czas nie jestem fanem Dana i Torego, bo tam no nie da się określić, że Patryk tak ciągnie ich ostro zakudły. No musisz chyba to przyznać, rajonie. No czekolad też czasami jest Czeko strasznie. Czekola Czekola też, czekolad też pokazuje swoje, dobrze klika, trzyma czy znaczy Nie, czasami jak mu nie siądzie gierka, albo nie wiem, gra jakąś postacią, którą nie za wiele może zrobić, a nie wiem, early, to po prostu grzecznie da, da się przeprowadzić przez early game i później dołoży swoje, więc czekolad jak najbardziej daje radę. Czekolad też. kryzę, kryzę też trzyma fason, więc Excel naprawdę wygląda promising i wygrali na misji. Zrobili 2-0, tak jak predyktowaliśmy w zeszłym odcinku. Więc nasze, tutaj nasze predykcje siadła na siadły, siadła. Znaczy SK, no, Madla... Mad Lions, SK nie siadło, ale to, no, tam był taki draft div i taki trolling w ogóle ze strony no. Mad Lions, że też szkoda na pewno gadać. Naprawdę nie siadło Rogue z szalkę, ale kto przy zdrowych zmysłach obstawiłby na szalkę przed tym spotkaniem? Znaczy... Oczywiście, szalkę wygrał z G2, żeby nie było. Ale G2 pokazuje jakieś szejki i jakby kontynuują ten trend, przegrywając chociażby na Fnatic, nie? No, możemy powiedzieć to: no, Misfits, Misfits, tragedia, co się dzieje w Misfits. Mega start, 2-0, LFL, 3-0 nawet w LFL-u zrobili. 2-0 tak, w tym. nie lubię rudych, to się zgadza. 2-0 w tym, 2-0 w Lesu. No i teraz kaplica. Jest tam hmm. gdzieś tam problem. Jest ten problem właśnie w ich gameplayu. WTO trochę też nie dowozi. Też, nie wiem, teraz zaczęły się dosyć spore problemy, bo w LFL-u też przegrywają. 0-3 mają Stryka teraz. I dzisiaj grają o 23 albo drugiej. No powiem tak, kryzys w Misfits. Nie bójmy się tego słowa, bo cztery przegrane w Lecu, trzy przegrane w LFL-u. Tam się nie dzieje dobrze. Tam... Wystarczy. Dziękuję za info. No, jeżeli teraz na MCS przegrają, no to już naprawdę tragedia, bo MCS jest chyba jedną z dziesięciu drużyn, które faktycznie totalnie bezużyteczne są w LFL-u. Rzucimy jeszcze okiem na LFL-a później, bo mamy tam przygotowaną graficzkę. O, wait. Ma, no, Ryan tej profesjonalny Kiedy O, profesjonalny podcast, tutaj dzwonią. Dzwonią psy. Tamci stoją za plecami. Jest jak jest. Yy. Wróćmy. Wróćmy do, wróćmy do... tego, co tutaj trzyma nas, czytaj, LEC. Mm -hmm. y, <grym> Szalkę! Szalkę! Szalkę, evenement. Evenement na skalę lecową. Były plotki jakoś, tutaj info od ptaszka, prosto hot newsy ze screamów, czy coś. Plotki, ploteczki, że jednak Szalkę miał być najgorszą drużyną w Alice. Okazuje się, że Shakey, shaky start, a potem przychodzi co do czego? I God you, forma życia, Miracle Run znowu, Faker Dugge. Broken Blade, top line, totalna masakracja. No bo co, było mówione, że. Naprawdę. Szalkę i SK przed sezonem dwie najgorsze drużyny. No to prawda. Takie, takie mieliśmy tej nasze takei. Tutaj gdzieś tam może z jakichś lików, info i tak dalej. A Szalkę się totalnie przyjeżdżało. Szalkę, naprawdę, to co oni grają, w ogóle naprawdę grają mega dobrze, taka masakracja jest, no i gadgilius ten człowiek to jest fenomen. Fenomen naprawdę na skalę Ale nie widzisz, jaką. jak sobie mówisz, że jesteś zajebisty, to cię po chwili po prostu staje. W sensie, tak. gdzieś tam jest, gdzieś tam jest, że jesteś zajebisty, jak jesteś takim Gadgiliusem, no ale jednak cały czas myślisz tak, kurwa nie no, gadgilius on tak trochę, o, trochę... Trochę średni, no, ale przechodzic do czego Gadgilius chodzi. Pykcyk, ale, ale wszystkich kości. Ale Broken Blade jest świetny. To tak jakby wiesz, może mówić o Giliusie, ale Broken Blade jest naprawdę gościem pod oro, nie? No, Broken Blade, Broken Blade i Abadage, naprawdę takich dwóch solidnych solo-linerów, Tego byśmy się nie spodziewali. gdzieś tam przed. Sorry, ale wiesz co, jedno pytanie z tu. No ktoś właśnie ktoś widzę, nie... że tutaj na czacie nie jest mega spamują sp 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 pytaniem, po ile masz Jaranie. Ale to nie mogą po prostu zaspomować emotkę yy, c -grip? No Nie wiem. No pewnie typowo tam, y ile tam w Warszawie jest. To nie wiem. Ja nie jestem warszawiakiem, więc się nie wypowiem. E Poza tym nie propagujemy takich rzeczy. No chyba, że tu chodzi, nie wiem, o jaranie, nie wiem czego trawnika czy coś tam. Nie wiem, co można zjarać, co jest <laughs> w pełni legalne. Nie mogę. Widzowie, Wydajcie mi spokój, proszę. pogadajmy o lecie. O, wiadomo, można się jarać e-sportem. Albo podpalić o strołękę. Jedna z tych dwóch rzeczy. My się jaramy sportem wy też się jaracie sportem To nas łączy. Esport łączy nas tak, jak łączy nas. Nie. Piłka jest taki portal. Łączy nas LEC, potężna liga, no, która. Na mega, mega dobrze wygląda. Nie wiem, no. Co tu dużo mówić? Kreują... Fanatic 2.0 Fanatik 2.0 To prawda, Grena na G2, która miała być match of the week, to prawda została trochę zepsute przez pewne problemy techniczne. Gdzie jednak... No ciężko, ciężko to co jest tam się działo, no bo z jednej strony taki trochę close game, trochę, trochę G2 dostało stąpa, no ale wiadomo, była... Była tam gdzieś ta przerwa półgodzinna praktycznie. G2 też miał problem z internetem. Berliński internet, tak jak polski UPC, jak zwykle dowozi. Jeśli o to chodzi. Gdzie tam no Wunder, Wunder coś tam krzyczał, że miał po 30% pakiet losa, a jeżeli graliście kiedyś w League of Legend na pakiet losie, na, na tym jak wyglądały pakiet losy, to naprawdę to jest najgorsze, co możecie mieć. Miałem kiedyś taki okres w moim życiu właśnie, że mój internet no, nie dowoził Pakiet losy były tam 30-40% to naprawdę to jest tak najgorsze co może żyć, bo to tak byście nie wiem, nagle się cofali czy coś. Jakieś, nie wiem, pewne, pewne inputy wam nie wchodziły na serwer i byście nie mogli nic zrobić, więc naprawdę to się nie da grać, więc ja się nie dziwię, że gdzieś tam byli Tilty zawodnicy z g 2 I gdzieś tam. Ciężko chyba poważnie traktować to spotkanie tak w 100%, nie? Przez to, to, przez to, co nie wyszło, więc nie jesteśmy w stanie do końca tego ocenić, wiadomo, wymówki, wymówkami, wszystko leży tutaj po stronie Carlosa, że nie opłacił rachunku za internet. No ale gdzieś tam to było, bo zawsze właśnie G2 z biura grało, a podobno teraz stwierdzili, że zagrają sobie z domu, bo na screamach było ok. Więc tak to wyglądało i dlatego, dlatego gdzieś tam made te pakiet losu zostali zaskoczeni. No i wiadomo. Porażka, ja porażką. Ten, się, ciekawostek, to Delort w końcu też odpalił streama z Berlina. W końcu musiał się Naprawdę? udało Naprawdę? Kiedy coś był mhm. stream? Dzisiaj odpalił streama. Nawet nie wiem, czy nawet nie trwa teraz, ale możemy później dać hosta dla, dla to, to nawet nie, nie widziałem, ale tak to mega, mega pokczam, że wreszcie się udało po chyba miesięcznej przerwie Ser Nikola. Stream A z Berlina. A mikro miał jakieś dziwne. Gorszy niż Bartek. W swoich, że tak powiem, czasach, wiesz, świetności. W <grym> takim mikro, to mógł się nie odpalać. No. <grym> Coś na pewno w tym jest. Wszystko się wody. Mówisz, że sucho w mordzie? Od Jarania, jak napisał największy pan Filipa na czacie. Naprawdę widzę że dzisiaj. To jak jest, jest, oglądacie to, słuchacie to na Spotify, słuchacie tego na YouTubie, czy gdzieś to. No dzisiaj to, co się dzieje na czacie, to. Jak na jubileuszowy odcinek przystało. No jest, jest wysoko. Dzisiaj chaty dowozi, 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 jeśli chodzi o poziom, poziom śmieszności, poziom życia, poziom trollowania. Ja to kupuję. Tak jest I super. I ale kochamy was, ale pamiętajcie, że na analizie wleców w przyszłym tygodniu będzie nie kto inny Wojtek, tobie to oddam, bo cenisz sobie bardzo tego gościa. LSXYZ9, znany jako Nick the Cesar, wielki analist, prosto z Korei, będzie gdzieś tam na analiz desku, więc fajnie, fajnie, że wreszcie zobaczymy jakiś tutaj crossover. Szkoda co prawda, że nie ma oficjalnego pozwolenia na co tak jak można robić to z NA, bo oglądanie ls i NA, LSA i NA lcs Praktycznie taka sama nazwa, bez kitu właśnie tak powiedziałem, tak stwierdziłem, ty mówię to samo, ale jednak nie. No i naprawdę mega w porządku się to u niego ogląda, w sumie to się tylko da znieść z jego streamem. Więc zawsze fajnie, zawsze można gdzieś tam na czacie napisać, zawsze mnie gdzieś tam przywita, bo Diament jest obok, nie żebym się flexował. Ale w porządku, fajnie, na pewno będzie jakiś tutaj ciekawy, ciekawy take, mam nadzieję, że zarzuci. Ciekawe, jak będzie wyglądał razem z Cade Relem, no bo to jednak dwie wielkie głowy dwóch ludzi, którzy faktycznie mają jakieś pojęcie o Lidze Legend, nie to co pseudoeksperci z Polsatu. Jeden tutaj na transmisji. Wow, ale zaczepka. A kto jest największym pseudoekspertem z Polsatu? No siedzi tutaj taki jeden. No ale jeszcze jestem skończony, więc to wiesz, to mnie to możesz obrażać. Ale będę nalecał, będę nalecał też. O proszę! Element. A to jakiś ten? Może tam gdzieś tam się wkręcisz na jakiś Więc duet z Alesikiem? Przyjdę się powymądrzać, no. Co prawda nie w Berlinie, a w Warszawie, a, ale tak. No i co? I fajnie, że LS będzie. Jestem ciekawy jak tam się będą challenge'ować, może coś przygotują. A, Ciekawe ale... też, czy, czy LS będzie tam właśnie ale... od siebie z Defrel'u streamował, idziemy. czy będzie, będzie gdzieś tam w T1 Headquarters. W jakimś studiu. No tak, bo będzie bo Albo... się łączył, nie? No zależy, czy będzie się łączył wiem, z, z jakiejś tam studia T1, czy może z studia LCK, czy może od siebie właśnie tam z ulta zera. Więc to na pewno zobaczymy, jak tam będzie wyglądać. Z Realmu, bo pewnie ma LCS-a później, no w sumie to, to może być racja. Więc... Na pewno ciekawy crossover, czekamy na to, może jakieś crossovery w Polsacie niedługo zrobią, tak jak kiedyś tam byli. Pa, było paru gości. Xayo kiedyś był na Wordsach, Gawel też chyba, ktoś tam na pewno Gawel, był, Delort. to w porządku było. Veggie, no było. No ale było. teraz chyba problemem jest covidowe tutaj utrudnienie no to, jeśli o to chodzi. Nawet chłopaki muszą być wiecie w reżimie sanitarnym, nie mogą się mieszać między trójkami. Więc tak to trochę wygląda. Jest, jest kiepska, no ale takie mam czasy. Miss, yy, LFL to tylko rzućmy sobie okiem. Możemy powiedzieć, że co? Polacy cały czas w topce. Cinkrov sobie radzi naprawdę świetnie. Chyba nasz taki najbliżej, zespół najbliżej serduszka, co? K-Korp. No k na pewno, tak? Mega w porządku się to ogląda, mega w porządku content robią. Kameto jest totalnym szefem. Gdzieś tam, jak się u niego ogląda, jak fajnie krzyczy. Więc to super. Z takich zdziwień to może LDLC, który jest na samym dole. to mm -hmm. tak może trochę zaskoczyć. MCS, to raczej się gdzieś tam mówi, że to najgorsza drużyna, jeśli o to chodzi. Kaker było pierwsze, co prawda przegrali wczoraj na BDS po tragicznym performance'ie Adama, który no najpierw zrobił 0,7, a koniec końców skończył 2,10. Ale pamiętajmy, że BDS to ogólnie była taka... Krącz taka a, opinia, że to jest z chyba najlepsza, nawet drużyna a, z RL-ów, więc a, no, no na pewno siedzi, nie? Siedzi. A też pamiętajmy, że mamy tam dwóch reprezentantów. No I jest, jest ibo, jest Tamerdote, Razem sobie bardzo dobrze. Wczoraj jest. Jest Papi Delas. Papi Delas, który no, podbija Twitter swoimi motywacyjnymi filmami i gdzieś tam, gdzieś tam właśnie z tego tam słynie, ale. BDS właśnie no, no masakruje na screamach. Gdzieś tak Matys tutaj pisze. Wydaje mi się, że Matys może mieć info z pierwszej ręki. Od ptaszka. Brałem tutaj to na słowo. Gdzieś tam może jeszcze zweryfikujemy to i później damy znać, ale no BDS wygląda mega dobrze. Misfis przeżywa aktualnie lekki kryzys. Kaker, gdzieś tam stabilnie. Gdzieś tam stabilnie drugie miejsce. Grałem teraz na Gamer, które też jest egzekwowane. Drugie miejsce z nimi. Podobno wygrywałem jak na razie, więc jeżeli Synchro wygra, to mega w porządku dla Kuby, że kolejne zwycięstwo wpadło na konto i jakoś tam się to kręci w tej Francji. I kto wie, no. może, może zobaczymy K-Corp na EU Masters. Fajnie by było, no bo Saken totalny, totalny szefito. Nie zmuszam was widzowie, żebyście oglądali całą Ligę Francuską. Zakładam, że mogą mieć takie świry, ale wybiórczo szczerze, polecam niektóre spotkania, jeżeli szczególnie, że tam, a zakładam, że niektórzy mogą mieć jakieś większe emocjonalne powiązanie z niektórymi graczami, po prostu fajnie się ogląda LFL-a. Mimo, że nie ma angielskiego komentarza. No to jest podłoga. OTP Pelol podłoga. Ewentualnie jeżeli gra Syncroft, to kameto, tylko... 0 na końcu, zamiast o K a my e ty Zero. Ale Uwo. nie polecam, bo on tam tak drzy mordę. No właśnie, ja, ja to mówię, że to jest zajebisty. wreszcie można obejrzeć, bo jak mam słuchać z OnTapelol z tym komentarzem, to takie nudy, a jak słyszę Kameto, który skacze, drzesie się, haha beka, jego cały czas spamuje jeszcze tą emotką śmieszną z tymi ziomami jakimiś ultrasami, no to jest fajnie, pozytywnie, a na oficjalnym streamie są takie trochę nudy. Więc właśnie, Ryan Nikuma kuma No widać, że tutaj. Nie, ja po prostu oglądam ich wojskomy i jest tak zawsze przemiksowany. Albo on mordę, albo są wojskomy, gdzie Cinkrow po prostu kradnie w To też polecam. A wybudę Cinkrowa podczas właśnie mm, ich wojskomów, które wychodzą regularnie. Wychodzą regularnie. Ten kontent jest akurat w porządku. A tej Cinkrow 5-1, jak na razie w 12 minucie 1000 golda przewagi, więc. To na pewno w... zajebiście, jeśli o to chodzi. Trzymamy kciuki. Jesteśmy tutaj oficjalnym K-Corp jako option podcast. Podpisujemy się pod tą drużyną. Tak jest oficjalny statement. Ultrasi. I jeszcze przejdźmy do regionu, w którym tak naprawdę z perspektywy widza, tego widza też tam nie jest za dużo, bo tam nie wiem, średnio może jest 800-600 widzów co oczywiście wiem, że jest problemem. No nie da I się ja... oglądać NLC. Brytyjsko-skandynawska, brytyjsko ale mamy tam oczywiście dwóch reprezentantów M&M Gaming Blue 45. Oni sobie nie najlepiej radzą. Jak widzicie po tabeli grupy, yy, grupy B. Natomiast Paweł Delort Szabla na szczycie tabeli, chociaż tam ostatnie spotkania niektóre mieli pod górkę, natomiast tylko przegrali na samym starcie. Jak widzicie są na pierwszym miejscu. Dowożam Mimo walki nie tylko z przeciwnikami, ale z internetem w Berlinie dają radę. No więc gdzieś tam, gdzieś tam Serniko dobrze mu idzie, robi też jakieś ruchy Pablo Sabre. Nowa kolekcja ostatnio wyszła. Nowe zdjęcie promocyjne na Twitterze pewnej kobiety, więc interes się kręci, jeśli o to chodzi dla The Lorda. No i elegancko, jeśli o to chodzi. I to w sumie wszystko chyba co mamy teraz do pokazania. Dla tak, Was. Jeszcze predykcje, dla... parę predykcji. Pewniaczki. Pewniaczki dla widzów. Pewniaczki A. dla widzów. Oczywiście, jeśli chcecie betować LEC, to pamiętajcie, że w tym sezonie jest to dosyć mocno ryzykowne. Zbyt dużo się odwala, kupony nie siadają, więc musicie rozsądnie grać kapitałem. Ale uczynka jest chyba trochę bardziej czytelna. Co? No. Chociaż nie wiem, wiem czy znaczy... było takich, którzy postawili na 02 kik w, w poprzedniej kolejce. Jedynym Aczkolwiek... problemem że... Ultraligi jest taki, że jakby większość kursów jest mega niska. No ale tak, lećmy sobie. Aha, od leca chcesz zacząć. Dobrze, no, od leca, bardzo. na szybciorę. Szalkę, Excel, G2, Rogue. Fnatic. Mi się wydaje te same pewniaczki w takim razie. Wszyscy... No nie wiem, uważam. Pod że każdym z tych się podpisuje. Podkręcony. Może, może być podkręcony. Nie wiemy tak naprawdę. Nie znamy do końca formy Fnatic. Bo pamiętajmy, że G 2 miał problemy i graliście z Astralis, ale wydaje mi się, że i tak. To, no jak jeżeli ja miałbym wybierać jedno z dwóch, to wiadomo, że wybiorę Fnatic over Escape. Drugiego dnia. Jedyne z czym mógłbym tej dzisiaj ewentualnie może... Nie zgodzić, to z tym, że nie. Może Vitality jest w stanie z kąpem coś tam poświrować z Excel, ale tak to eee, reszta w pełni zgodnie. Eee, no, że Crownie może gdzieś tam postrzelać. gdzieś, gdzieś kąpem, dlatego. A, kąpem. Crownim dokładnie. Z... SK, drugiego dnia, drugiego dnia również. Kurde. To jest ciekawe spotkanie. Misfits, który nie dowozi, i Astralis. A dobra, z krętką, niech będzie Astralis. Eee, Szalkę, Myślisz, że szalkę pod 20 leci? No, myślę, że mogą na Madla mogą ograć jak najbardziej. Kurczę, no chyba jednak Fnatic i... Dobra, i tu też trochę was zaskoczy, ale patrząc historycznie Rogue nigdy nie potrafił grać na G2, więc postawię na G2. Nie wiem, dał też G2. G2, Fnatic. Shulken, Luffya, Misfits i Vitality. W sumie wszystko na lewą stronę. Tak bym tutaj to Vitality widział. Tak. No to ja postawię Leckie i Astralis. A później się chyba zgadzaliśmy. to Misfits, Vitality. Zobaczymy. Zobaczymy kto dowie się następnym razem. No i jeszcze Ultraliga. Ultraliga to... Parę pewniaczków. Rogue. Rogue to nawet mi się wydaje, że nie ma co. KNF na kik. No to kik wygrywa. Pompa na IHG. Pompa. I GMG na Davis One, Davis One. No, aczkolwiek mamy spotkania, które mogą być ciekawe, nie? Bo o ile pierwsze to gra do jednej bramki, drugie też powinno być sporą różnicą. Mimo, że Kik jest w kryzysie, to pompa IHG uważam, że każdy fan Polskiej Ligi powinien oglądać to spotkanie. No i Gentlemeni na pewno nie są faworytem, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby oni po jakiejś zawiój gierce wygrali. I w sumie znowu... No. Nie, dobra, jednak nie, wszystko po lewo. Dobra, nieważne. Rogue na... Rogue na KNF, no to... Rogue. Kick na Gentlemanów. No nie no, no kick, no. Jakby tak. ja... Ja wiem tutaj, że widzowie nie jesteście fanami kick. Właśnie gdzieś tutaj dużo widzę, że się przechy Tutaj przeleciało przez nasz czad jakichś widzów, którzy, nie wiem, no... No ale nie odlatujcie, nie odlatujcie za bardzo. Nie kick, no ale jednak, no... Gentlemen są z innej planety. Tak, wydaje mi się, że e... nawet, nawet oni tutaj nie są w stanie pokonać Kik. No i Pompa Davis... no i Pompej HG. No, Pompa i HG, też bez, bez dwóch stań. Raczej same pewniaczki, jeśli chodzi o Ultraligę. Tak by się tutaj to prezentowało. Tak to wygląda, tak, takie są nasze opinie. Możecie się z nimi nie zgadzać, ale pamiętajcie, że jeżeli będziecie obstawiać, no to Róbcie to poważnie. rozsądnie. Róbcie z głową. My wam dziękujemy za Jubileuszowy 50 odcinek. Możecie nam napisać 100 odcinków albo i więcej. Może na następny odcinek zrobimy jakąś głupotę na podcaście. Chociaż dzisiaj też było trochę głupot, więc pasowywało się w taki imprezowy klimat tego podcastu. Dzięki, dziękujemy, że jesteście z nami, że nas wspieracie swoją aktywnością. Nie zmieniajcie się. Ej, dobra. Następny odcinek robimy ARL Podcast. Opinia? Dobra. Trzymajcie się, widzowie. Na raz.